Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie, jak zazwyczaj, zachęcam do subskrybowania go. Będziecie na bieżąco z tym czytam, wypożyczam, publikuję, kupuję. Tym razem mam Królowe Szczurów, Red Queens, czyli kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. To już jest tom siódmy, Niech żyje król. Komiks od Non-Stop Comics w Polsce w oryginale Image. Miękka oprawa. Z tego co pamiętam, to nie ma tu skrzydełek. I co to jest za seria? Ogólnie można powiedzieć, że seria to jest taka zabawa z klasycznym RPG-iem. Czyli mamy drużynę superbohaterek w świecie, znaczy nie superbohaterek, drużynę bohaterek w świecie fantasy, gdzie każdą praktycznie możemy przyporządkować do jakiejś klasy związanej z takim klasycznym RPG-iem. I one siedzą w tawernie, dostają zlecenia, znaczy nie zawsze siedzą w tawernie, ale generalnie są drużyną, tak jak to się w tych klasycznych RPG-ach miała drużyny i wykonują jakieś zadania. I mamy barbarzyńcę, złodziejkę czy coś takiego, kapłankę, czarodziejkę, jeszcze chyba jakaś wojowniczka zwykła. Generalnie takie podstawowe przyporządkowanie pewnych cech. No i generalnie jeszcze tutaj istotne jest, że to jest komiks fantasy, RPG, zabawa, ale taki ociekający absurdem. Już zaczniemy od strony startowej. Siedzą sobie panie w knajpie, jak to w RPG-u. I czekają, aż może się zdarzy jakieś zlecenie, jakaś misja do wykonania, żeby zdobyć trochę punktów doświadczenia, zarobić trochę pieniędzy itd. I co? I przychodzi jakiś starszy jegomość i przynosi odrąbany łeb jednorożca. No właśnie, odrąbany łeb jednorożca. I ma dla nich zadanie, że tam na bagnach, gdzie on sobie żył z tym jednorożcem, atakuje jakiś potwór. A on był przyjacielem tego jednorożca i on chce żeby one go powstrzymały, tego potwora. O i ta historia jest abstrakcyjna i fajna. I takie ma fajne, ciekawe rozkminy odnośnie tego, kto jest dobry, a kto zły. No, bardzo do tego brutalna, wulgarna, przewrotna, abstrakcyjna. To nie jest komiks na serio, to nie jest komiks dla dzieci, to jest komiks dla dorosłych. To jest ważna rzecz. Następnie drugą historią, to już jest taka dłuższa, składająca się z kilku rozdziałów, gdzie mamy pewnego dziwnego typka, który Gary chyba on ma na imię, który przejął królestwo pokojowe. Było sobie takie pokojowe królestwo, gdzie nie miało wojen. Gdzie się nic nie działo. Królestwo Blorevion, tak? Blorevion. Takie spokojne państewko. No, a tutaj, oczywiście mówiłem, komiks jest brutalny, więc mamy dekapitację. Jakiś gość, który się nazywa Gary, przejął królestwo i jest to królestwo Gary w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam. I ogólnie rzecz biorąc, tu się zaczynają naprawdę, naprawdę dziwne rzeczy. Nasze główne bohaterki, król Gary, nasze główne bohaterki generalnie, ich bazą operacyjną jest miasteczko Palisada, a król Gary jest bardzo, bardzo dziwny, schizofreniczny. I chce przejąć tą palisadę. Ogólnie nasze bohaterki stawiają mu czoła, co jest polem do popisu na różnego rodzaju abstrakcyjnych walk, festiwalu troszeczkę przemocy, brutalności, wulgarności. Ogólnie taki bym powiedział klasyczny RPG dla zabawy, czyli idziemy na jakąś misję, czy ma być jakaś misja, coś planujemy, nic nie wychodzi i się różnice charakterów się ścierające, czemu ktoś tam nie rzuca, czemu magiczka czarów nie rzuca, czemu coś tam. Ogólnie rzecz biorąc, historia jest bardzo fajna. Czy mi się ten komiks czytało dobrze? Tak, to jest fajne. Fajna rzecz też, bo w bibliotece jest cała seria w Książce Beskidzkiej w Bielsku Białej. Cała seria w bibliotece głównej, czyli 7 tomów Królowych Szczurów, Red Queens. Ja już czytałem je jakiś czas temu i nie bardzo pamiętam fabułę, natomiast ten tom jest fajnie prowadzony,
Bo się go czyta tak, że nie trzeba dokładnie pamiętać tego, co się działo wcześniej. Pewnie pewne smaczki mi umknęły, ale co do samej historii, ona jest samodzielna, fajna, klimatyczna. Mi się to podobało. I jeżeli będą dalsze tomy w bibliotece, z chęcią sobie poczytam. Natomiast jeżeli lubisz takie klimaty, fantazy, troszeczkę mroczne fantazy, troszeczkę wulgarne fantazy, brutalne, to nie jest grzeczny Władca Pierścieni. To jest bliżej Trollom z Troi. Na przykład, bo tam też są takie dekapitacje i inne takie rzeczy z absurdalnym humorem. Więc jeżeli coś takiego cię kręci, to jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia biblioteki i poczytania tej serii. I tego tomu także. Z mojej strony to tyle. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie serię, czy interesujecie się, czy czytaliście. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.